Dzień dobry. Witam serdecznie. Jesteśmy w tej chwili na stoisku firmy Helicontex. Dlaczego na Helicontexie? No zobaczcie, w co ja jestem ubrany. SFU Nexty, bluza Ride, kapelusik gustowny i tak dalej, i wszystko firmy Helicon. Chciałem zapytać przedstawiciela firmy Helicon o bardzo trudne i bardzo ciężkie pytanie. Słucham. Zaczynamy pierwsze. Dlaczego nie wprowadziliście kapeluszy Bushcraft w kamuflażu Tiger Strip i Rhodesian Camo? Ponieważ mamy nową linię, nowy model MK2 kapelusza, który docelowo ma wyprzeć poprzednie modele, zostać jeden, żeby była prosta oferta, jeden kapelusz i jest on w Tiger Stripe, w Woodlandzie, w Duck Hunterze, w Rhodesianie, we wszystkim. Ale on bardziej przypomina nie Bushcrafta, tylko Bunia, czy Bush Buni, hata, tak. No Buni hata, a ja bardzo źle wyglądam z takim malutkim rondem. A, no niestety, takie zostały podjęte środki tutaj, że będzie jeden kapelusz docelowo, także... Rozumiem. Druga sprawa jest taka, wprowadziliście, znaczy wycofujecie w tej chwili z tego, co widzę, SFU Next, tak. Bluzy tego starego typu. Dokładnie. Zostawiacie dwójki. Dwójki też praktycznie zniknęły w kamuflażach takich jak właśnie Woodland. Mm-hmm. I zostaje w tej chwili bluza Ride. Ja osobiście ją używam, więc nie będę zdradzał widzom, do czego ona służy, ale dwa, trzy słowa, jaka jest fajna rzecz w tej bluzie? Przede wszystkim nasz materiał Dynaico, czyli materiał Nyko z dodatkiem elastanu, który powoduje część, że jest rozciągliwa po części ten materiał. Ma tam troszeczkę zapasu ruchu. Też jest konstrukcja raglanowa, więc ona na plecach pracuje bez żadnego dodatkowego streczu. Po prostu sam materiał ma zakładkę i jest wygodny. Przy okazji wprowadziliście też wewnętrzną kieszeń, z której się bardzo cieszę. Dodatkowo jeszcze, co mogę powiedzieć, wydaje się być bardziej przewiewna. Zdecydowanie. Wydaje mi się, że SFU Next i SFU były grubsze, zresztą co czuć po spodniach. Bluza jest delikatniejsza. Zdecydowanie jest bardziej przewiewna. Może mu się wydaje. Nie, no przecież czuję, super, czuję. Jest, z racji użycia tego materiału Dynaico, ona jest też dużo miększa od razu. Nie musi być zostać wybrana, jest dużo miękka, przyjemniejsza od razu po założeniu prosto z opakowania. A robicie testy trwałości, czyli generalnie kiedy kamuflaż się śpierze? Robimy i to raczej się nie wydarza, bo jak spodnie, jak widać, pewnie już trochę przeszły, kapelusz zresztą też. No, i mają swoje lata. I prawie jak nówka sztuka. To następne pytanie. Czy będziecie powiększali ofertę kamuflaży? Kiedyś mieliście w ofercie naprawdę bardzo, bardzo dużo i dzięki Helicon'owi byłem w stanie skompletować i Flektarna, i Kabogroma, i potem Multicama, i inne rzeczy. W tej chwili praktycznie co zostało oprócz Woodlanda, naszej WZ-y, właśnie Brush Stroke'a i Tiger Stripa? No ja jeszcze... nie mówię tutaj o jednolitych kolorach, bo to nie jest moim... Desert Night Camo jeszcze. Aha, no jest, zgadza się. I Multicam. Od obecnej chwili. I Multicam Black też mamy w ofercie. Będziecie wprowadzali Tropical? Tropical, przepraszam. Możliwe, że tak. Na razie jeszcze nie wiem. Jest taka szansa. Na pewno się jeszcze pojawią jakieś retro kamuflaże u nas w ofercie. Tak jak Duck Hunter jest, nowy. Więc to staramy się też te retro kamuflaże przywrócić na światło dzienne, je wyciągnąć z szafy. Ale teraz pytanie. Czy przywracacie je ze względu na to, że chcecie, żeby one były popularne, żeby ludzie w nich chodzili? Czy ma tutaj też duży udział to, że nie trzeba już za nie płacić? To jest na pewno... Nie, to jest raczej, to jest inwencja właśnie Pawła, to jest przywracanie tych starych kamuflaży do użytku, no bo są, wyglądają elegancko, jakby nie było, wyglądają dużo lepiej przemyślane niektóre niż współczesne kamuflaże. No i są po prostu fajne przede wszystkim, więc można sobie na miasto ubrać i nie ma z tym najmniejszego problemu. Kiedy będzie kamuflaż kaczkowaty, czyli piechoty morskiej z II wojny światowej, amerykańskiej? Duck Hunter. No, jest już w ofercie, już są produkty w Duck Hunterze u nas na stronie. Nie widzę, ale po sklepach jeszcze nie widać. Możliwe, że jeszcze nie zamawiali, ale u nas na sklepie są na pewno. A drugie pytanie, bo właśnie zauważyłem, że te kapelusze MK2, jak kiedyś tych właśnie puszkatów było pełno na różnych portalach, w tej chwili praktycznie tylko dwa sklepy nimi handlują. To też jeszcze mało rozpowszechnione. To jest produkty. Też nowy produkt. On się pojawił u nas w ofercie na sklepie i możliwość kupienia tego kapelusza pojawiła się dosłownie 2-3 miesiące temu, więc jeszcze jest szansa, że wielu klientów po prostu nie zamówiło ich i nie ma ich jeszcze w swojej ofercie. Rozumiem. Ostatnie pytanie. Czy macie Duck Huntera tutaj u siebie? Nie, nie mamy. Tutaj z uwagi na jakby charakter targów przywieźliśmy tylko WZ-tę ze sobą. Aha. Tym bardziej, że mamy też parę nowych produktów właśnie w WZ-cie, bo staramy się rozszerzyć, żeby linia patrol i elementy odzieży, też działki outdoorowe, które są używane w wojsku, były w WZ-cie i w Multicamie, żeby po prostu uzupełnić potrzeby. Zwykli, dokładnie, dokładnie tak. A pokażę Pan, co ciekawego macie z nowości? Oczywiście.
Zapraszam, Kobra. Z nowości jako nowy kolor mamy MCDU spodnie w WZ-cie, bo nie było ich w WZ-cie. One są już u nas około roku w ofercie, natomiast WZ-a się pojawia teraz. Z nowości mamy tak, mamy tutaj komplet Trooper, czyli nową wersję naszej starej kurtki Trooper, to jest Trooper MK2 i do kompletu będą spodnie Trooper softshellowe. Zostały wprowadzone modyfikacje różne, między innymi mamy tutaj pod na dole nogawek jest zamek, dzięki któremu możemy założyć te spodnie na mundur bez ściągania butów. Mimo tego, że no, widzę, że teraz jest tendencja robienia coraz węższych spodni. Tak. Jak widać, SFU to są moje ukochane szerokie jak M65, a teraz się robi coraz cieńsze. Zgadza się, natomiast będzie możliwość założenia tego na mundur bezproblemowo. Dodatkowo tutaj z tyłu jeszcze mamy zapinane zamkiem wywieczniki. Właśnie w przypadku, gdy mamy tych warstw troszeczkę więcej. Czyli rozumiem, że jest to coś pośredniego do softshell, czyli coś między odzieżą membranową a zwykłą wodoodporną. Tutaj nie? Jeszcze plusem jest taki, że to jest sam softshell, bo sama ta membrana softshellowa nie ma polaru pod spodem, więc ona znacznie lepiej oddycha, no i są też duże zamki pod pachami do dodatkowej wentylacji. Z nowych produktów, wczoraj już się pojawiły, dostępne są na sklepie nowe rękawiczki softshellowe Lizard, czyli takie na jesień, na zimę, żeby wiatr nie przenikał przez ręce, drobny deszcz również zatrzymają. No to dobra, skoro wiemy już mniej więcej co nowego, wracając jeszcze do tematu dla mnie ulubionego, czyli plecaki. Kiedy Helikon wprowadzi coś większego niż 30 litrów, tak żeby można było spokojnie naładować tego szpegu? Dokładnej daty w tym momencie nie jestem w stanie podać. Wiem, że prace się w tym momencie toczą nad rozszerzeniem tej oferty plecakowej o większy litraż niż mieliśmy do tej pory. Bo jedyny plecak 40-litrowy mniej więcej jaki mamy, to jest ten tutaj Summit. On ma 40 litrów około, ale to jest bardziej turystyczny pewnie. Oczywiście jak najbardziej rozumiem. Pracujemy, będą. Dobra. Pięknie wobec tego, pięknie dziękuję. Dziękuję również. Mam nadzieję, że tego Duck Huntera niedługo będziecie mieli na sprzedaż już tak w szerokim zakresie w sklepach. Bo nie wiem, czy pan wie, chciałem się pochwalić, że prowadzę taki cykl, to się nazywa Konie Moro. Okay. Na YouTubie, na TikToku i staram się przedstawiać ludziom kamuflaże i uczyć ich, że to nie jest mor. Jeżeli trafi Duck Hunter, którego jeszcze u mnie nie było, to będzie fajnie. Oczywiście. Dzięki. Dziękuję również.